Dzień dobry, kochanie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jakże słodkim tutaj obrazkiem na początek. Zobaczcie, jak słodziutko. Kto tutaj jest? Malutka Ania. Super, Ania marzyciel. Już chyba niedługo ma urodzinki. Za dwa dni, także jutro zrobimy jej urodzinki. Fajnie. Dariusz wstał rano i ona ma pragnienie, żeby nauczyć się tej wyliczanki, także na pewno to zrobimy, bo już jest, zobaczcie, malutko do osiągnięcia, także spoko. Ona jeszcze odsypia po swojej pracy, no bo jak wiemy, jeszcze pracuje. Chce mieć jeszcze jedno dziecko, także zobaczymy, może jak ona podrośnie, to wiecie, to może zrobimy jeszcze jednego dzieciaczka. O matko! Czy wy to widzicie? Czy ona zniszczyła kanapę nam? Diorka, serio? No nie wierzę. Trzeba będzie to posprzątać. Ale ona wygląda dziwnie, kurczę. W ogóle jak nie Kasandra. Naprawdę. Się zmieniła. Okej, okay, to jak wstaniesz, moja droga, weźmiesz sobie kąpiel. A nie, 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 Ania, tylko sama się wykąpiesz. O, masz godzinę do przyjazdu, także możesz już w sumie wstawać. No i dobra, może posprzątasz to, a Dariusz kupi nową, jak będzie siedział w domu. Bo on oczywiście pracy nie znalazł nadal, także będziemy jeszcze to robić dzisiaj, szukać pracy. No cóż, także co? Na razie czekamy, aż malutka się nauczy. Może tutaj później opróżnimy też ten kibelek, żeby nie był za bardzo zatkany. Chcesz się pocałować? Okej, okay, zobaczymy. Ale to chyba jak wrócisz z pracy, chociaż nie wiem, czy nadal będziesz miała to pragnienie. Ale zobaczymy. Okej, okay, także co? No nic, no musimy siedzieć w domu, tak naprawdę. Będziemy szukać pracy, ale tak naprawdę będziemy pilnować małej Ani. Może ona troszkę się tutaj jeszcze pouczy. Ach, już jest troszkę zmęczona. Także może ją po prostu położymy, niech troszkę się zdrzemnie, a później ją wyciągniemy na zabawę. No, piękna wyliczanka. Okej, przyspieszę troszeczkę. Już musisz iść do pracy? A nie, idziesz sprzątnąć. Aż ciepło ci się zrobiło, joj. Okej, ona osiąga sukcesy. Jeszcze tutaj jeden logiki musi zdobyć, ale spoko. Na pewno to zdobędziemy. Wyrzuć to. No, niestety. Takie są uroki posiadania kotków i w ogóle zwierzątek. Czasami coś nam zniszczą. O, super, udało się, zobaczcie, tą wyliczankę nauczyć się. Nie, 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 nie wyciągnij na razie, bo tutaj tatuś już cię chowa do łóżeczka. O, proszę do końca i będziesz sobie troszeczkę spała. Ty sobie skorzystasz tutaj. Może weźmiesz sobie prysznic w sumie. Proszę bardzo. No i może zejdziesz na dół, poszukasz trochę pracy. I chciałabym, żeby wiecie tutaj, pokój. No niby, wiecie, wszystko zostało tak jak było. Szczepan w sumie już jest dorosły, ma swoje mieszkanie, swój dom. Więc chyba już tutaj po prostu zrobimy pokoik dla naszej Ani. Może wiecie, tutaj Darek przy okazji zakupu nowej kanapy wyremontuje pokój, który jest tutaj na dole. To będzie pokoik Ani, a u góry będzie pokój nowego dziecka, bo na pewno chciałabym, żeby jeszcze było tutaj jedno dziecko. Jakoś Kasandra pasuje mi do takiej chyba wielodzietnej rodziny, także jeszcze jedno dziecko na pewno. Jakie ona ma pragnienie w ogóle? Dożyć złotego jubileuszu. Spoko, masz załatwione, na pewno. Dożyjesz. No, ty tym ministrem edukacji chcesz być chociaż przynajmniej nauczycielem. No, blisko ci już do emeryta. Ostatnio go odmładzaliśmy. Tak jak właśnie jedna z nas napisała, że odmładza się dla Kasandry. No, także wiecie, no zobaczymy. Także przydałoby się to dziecko i to jak najprędzej. Okej. Okay. Szukaj tej pracy, zobaczymy, czy coś tutaj znajdziesz, czy nie. Może później sobie pograj. Muzyka nie. Pograj sobie. Szukamy dalej, słuchajcie. Oceanografia nie. Sportowiec też nie, kurczę, no hej. Czy nigdy nie znajdziemy tej pracy? Stróż prawa nie. Nauka też nie, nie nauka, tylko edukacja. Ach, no nic. Słuchajcie, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek znajdziemy tą pracę. Masakra. Naprawdę. O, kto to za simka tutaj? Czy
Tutaj były te dwa drzewka? Czy to drugie przez przypadek powstało? Możliwe. O, słuchajcie, jest jakaś poczta, to może odbierzemy jakieś rachunki. Czy malutka tutaj wszystko w porządku? Robi się powoli głodna, także może później wyciągniemy coś jej damy do jedzonka, jeszcze zanim on tutaj się zajmie sobą. Okej, zobaczymy, co to za rachuneczki. Proszę bardzo, nie nieś tak daleko, bo ja nie będę tego szukać. Słuchajcie, tutaj coś leży. No, naprawdę? Co to jest? Kurczę. Co to było? Czy to była zabawka jej? Masakra, ten kot wszystko niszczy. 160, sporo tych rachunków. Kurczę, no nie wierzę. No to też posprzątaj to. Ja cię. Czemu ona tak niszczy? Przecież jest chyba nauczona. Diorka, udaj martwego. Może na razie nie. Co ty chcesz? Piąty poziom kondycji. Może na razie nie. Może na razie sobie pograj po prostu. No a jutro zrobimy sobie urodzinki. A ja w małej przerwie, jak oni tutaj już będą, wiecie, wieczorem, będę kładła ich spać. Zrobię wam małą przerwę i w tym czasie odremontuję ten pokoik tak szybciutko, żeby był. Och, usiądziesz sobie tu, okej. Żeby był, wiecie, już bardziej taki dziewczęcy, a nie taki chłopięcy. A u góry zostanie, myślę, tak jak jest. Najwyżej, jeżeli urodzi się chłopczyk, no to pozmieniamy sobie kolorki. Okej, okay, ktoś tu się obudził, także może. No dobra, to może już przerwij na razie. Okej, okay, wszystko sprzątnięte. Dzięki za pomoc. A weź tutaj może. A może wsadź ją tutaj do fotelika. W foteliku ją umieścimy i damy jej coś do jedzonka. Może takiego innego niż butelka. W sumie już jest dużym dzieciaczkiem. Zaraz ma urodzinki. Okej, okay, super. I zobaczymy, co tu możemy jej dać. Daj jedzenie. Aha, to musisz iść aż do lodówki. No dobra. Okej, okay, sprawdzimy to, bo rzadko wkładam dzieci do tych. O, w takiej miseczce słodkiej. No tak, kurczę, ja zapomniałam. Okej, okay, później trzeba będzie to posprzątać. No ale dobra. O, było widać bułeczkę z żabką. Słodka ta bułeczka. Okej. Okej, możesz sobie malować, zanim ona zje. Akurat zabawa cię podrośnie. I co, zjadła? No to super. To chodź, posadź ją tutaj na jeszcze kibelku. Później posprzątasz to. I może sam coś zjesz, bo już też jesteś troszkę głodny. Okej, korzystaj sobie. A później, moja droga, sobie co ty chcesz? Wszystko w sumie. No dobra, to możesz tutaj, o, bawić się tym. Ale nie załatwiasz się do końca. No nic, trudno. Okej, okay, to sobie sprzątasz, później może weź sobie coś do jedzenia. Zobaczymy, co tam zostało. Tutaj podoba mi się ta kuchnia, fajnie wyszła. No może te spaghetti weź sobie. Także zjedz sobie spaghetti na obiadek, bo w sumie już jest zaraz 15. Czy ty wracasz o 15, czy o której? O 19, o matko. To strasznie długo, do samego wieczora. No nic, no takie są próby. Wiecie, znaczy próby, takie są naukowe godziny pracy. Słuchajcie, tutaj miałam sprawdzić, czy działa ten. O to. No, nie wejdzie tutaj. Widzicie, bo jest na granicy parceli. Nawet jakby tego drzewa nie było, zobaczcie. Nawet jakby drzewa nie było, to i tak się nie zmieści. Zmieści się! O matko! To ekstra, no to super, Boże. A ja myślałam, że się nie. Byłam pewna, przekonana na 100%, że się nie zmieści. Bo wiecie, tutaj musi być zawsze jedna kratka. No tak, ogrodzenie jest, to nie może być tutaj na ostatniej kratce, tylko musi być tutaj. Także, no wow, super. Cieszę się, słuchajcie. Ale jeszcze to drzewo to chciałabym kupić, wiecie, bo to jednak to drzewo takie jest w miarę charakterystyczne. Ojku, nie tutaj, tu chyba. Niektóre to było. Wiesz, ta brzoza chyba, tak? O ta. No. To postawimy je tutaj. Okej. Okay. Super. No ekstra, kochani. Mega się cieszę, naprawdę. Bardzo się cieszę. Tylko może wolałabym ten taki, wiecie co? Ten czerwony taki. O. No myślę, że to będzie w miarę spoko pasować. Może jeszcze weźmiemy sobie takie coś, taki płoteczek. Tutaj może tak. Na przykład, o. Tak. No i super, no i co tu możemy? Możemy tu budować, o matko. O, super.
Także tak. Także tak to wygląda. Może tutaj jeszcze tak obudujemy. Aha, nie mogę tutaj łączyć. No dobra, to postawimy tak tylko. To będzie takie dojście tak jakby. Skopiujemy to, bo tu widzę, że się zepsuło i ktoś wyrzucił, chyba sprzątacz. A tutaj jest chyba w miarę wszystko ok, tak jak było. Ok, no i super, ekstra, kochani, mamy miejsce na samochód. Także prawdopodobnie będziemy kupować auteczko, bo ktoś tu miał pragnienia takie, ale na razie chyba nikt nie ma, więc może na razie sobie darujemy. Nie, nic, to tylko kwiatki, te co były już, także nic nowego. Ok, i dalej chcesz się bawić. No dobra, czy ty... No nic, nie musisz zdobywać, bo nie masz pracy. No dobra, to może idź na górę, chociaż poćwicz sobie to malowanie. Może chociaż dzięki malowaniu troszeczkę dorobisz. Chociaż no i tak macie kasę, ale to jest kasa Kasandry, także... Wiesz, Darek, musisz trochę ogarnąć się co do rodziny i bycia tutaj, wiecie, głową rodziny. No i co? Gdzie jest ta nasza Kasandra? Strasznie długo ona jest w tej pracy. Masakra. Mam nadzieję, że w miarę, wiecie, awansów, no to będzie krótszy ten czas pracy jej. Bardzo bym tak chciała, żeby tak było. Troszkę jesteś zmęczony. No dobra, to chodź, może wskoczysz sobie na ten rowerek, bo chcesz zdobyć 5. punkt kondycji, ok. Jak tam malutka, troszkę siusiu, także możesz później sobie użyć tego, a później bawić się tym. Proszę bardzo, o. A dobra, poczekamy, aż zdobędziesz poziom sobie, bo akurat już kończysz. O, no i super, kreatywności zdobyłaś poziom. O, nadal chcesz kreatywność. No dobra, to troszkę pobawisz się tym. No i co? Czemu nie możesz użyć tego? No, użyj. A gdzie ta zabaweczka? Znikła ci w rączkach? Czy masz ją gdzieś tutaj? Chyba nie masz. Okej, okay, ona coś może tutaj oparć się. No to super, damy jej, dodamy te punkty. Dzięki temu będzie, wiecie, może... A nie ma już jutro urodziny, jest! No jutro zrobimy, jutro. Może Kasandra weźmie wolne na jutro? Na sobotę? No, chyba tak, bo ma 6 dni urlopu aż, także spoko. Okej, jesteś powoli zmęczona. Aha, nie możesz dojść do tego domku. No nic, dobra, to połóż się troszkę tego. O, zdobyłeś ten poziom. Super. 6. poziom chcesz zdobyć. No dobra, może na razie nie. Może na razie nie. Chodź, skorzystaj, weź szybki prysznic i będziesz kładł naszą malusią Anusię. Malusią Anusię. Ktoś dzwoni, ale może na razie... No, może zdążymy odebrać, ale na razie zajmij się tym, co masz do roboty. Anusię jeszcze chwilkę wytrzyma, jak ty weźmiesz prysznic. Akurat zdobędzie punkt charyzmy chyba. To będzie, czy nie? Jest, to była. No to super. Tata idzie? Idzie. Okej, okay, także chowaj ją. Wróciłaś, nasza piękna. Mamuśko, ma katar, potrzebuje dłuższego... Okej, już bierzemy wolne, spoko. Chodź, to są rachunki opłacone, to dobrze. Chodź, skorzystasz sobie tutaj na dole. A może wyczyść kuwetę. Skorzystaj sobie i pójdziesz na górę sobie odpocząć, odprężysz się. Czy ty zdążysz odebrać ten telefon, czy chyba nie? On jest zmęczony, kurczę. Bardziej niż ona, cały dzień w pracy. Nie, nie może podejść. Nie, 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 nie. Ona jest zmęczona i chora, także nie. Gdzie jest nasza dziewczyna? Aha, idzie tutaj. Okej. No dobra, no to połóż się spać na razie. A myślę, że coś jutro rano wykombinujemy z tym drugim dzidziusiem. Żeby, wiecie... tak jakby jak ona się już postarzy, nasza Ania się postarzy, no to ona już będzie w ciąży z kolejnym. To i tak po 3 dniach dopiero urodzi, także... czy nawet 4, ja nie wiem dokładnie. Chyba 3. O nie, zepsuł się komputer. Ja nawet nie zauważyłam tego. Słuchajcie, Kasandra nie jest zmęczona w ogóle. No to chodź, zdobędziesz logiki trochę. Trudno. Wiem, że jesteś chora, ale... Ale ten punkt logiki by się bardzo, bardzo przydał. Także nawet masz takie pragnienie, także... Także wiesz, no... Prawie w ogóle nie jesteś zmęczona, to dobrze. Okej, okay, ty sobie tam odsypiesz troszeczkę. No, mało ci zostało, połowa, to malutko. Okej, okay, i później może... Może co by tu... A, bawicie się, kotek się bawi, patrzcie. Z ciapkiem. O, nieźle. Nie wiedziałam tego, że się mogą bawić.
O, zobaczcie, nawet ma z nim kontakt tutaj w miarę duży. Ale to wilk, mam nadzieję, że nam nie wejdzie do domu. No, masz szczęście. Okej. Jak tam, Cassandra? Dawaj, dawaj, bo już przydałoby się, żebyś troszkę odpoczęła. Okej. Zadzwonisz sobie do pracy i może weźmiesz chorobowe? O, zobaczymy. Może się uda. Wziąć te chorobowe. No dawaj, dawaj, bo jest... A, dobra, ale spadaj, wariacie. Straszną, śmieszną ma fryzurę. No dawaj, zdobądź ten punkt i już, już cię nie męczę więcej. Jest, okej. Okay. Już, leć, bo naprawdę... Ojejku, zasikasz się zaraz. Ojejku, to chyba z przeziębienia. I wymarzło. Ojejku, niedobrze. Szybko skorzystaj, zadzwoń. Ojej. Ojejku, Cassandra, wszystko dobrze? Szybko idź do domu, ojejku. Ale jest chora. O kurczę, się wystraszyłam, powiem wam, że ona nam zaraz zejdzie. Jak tam? Ojejku, a ty ćwiczysz? Serio? No dobra, ćwicz. Ojejku, no dobra. Niech ćwiczy sobie chce. Cassandra, szybciutko, zadzwoń sobie do pracy. Boże, nie do Sima. Do pracy miałeś zadzwonić. Praca. Nie. Nie. Dobra. No to trudno. Chodź. Chodź na górę. Śpij troszkę. Odpocznij sobie. Podpoczywaj. Ktoś tu wstał. Także chodź. Może przynieść butelkę. Weź butelkę. Aha, musisz ją wyjąć. Ma katar, też się rozchorował. Kurczę. No dobra, to zaraz się położy. O, niesiesz ją na dół. Mam nadzieję, że małej nie zarazicie. Jak tam? Troszkę lepiej. No, zobaczymy. Okej, daj jej buteleczkę. Później weźmiesz ją na górę, ale to za chwilę. Nie, 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 nie idź. Może na, napełnij miskę, okej. Weź teraz Sima Ania i chodź na górę. Ty ją położysz, ona się już sobą tam zajmie troszkę. Skorzysta sobie i tak dalej. A ty chodź, odprężysz się troszkę tutaj. A, tu ją zostawiłaś, okej. Okay. To chodź, użyj. Użyjesz? Okej. Okay. No dobra, to sobie pogrąż się w marzeniach. O. Ty to chcesz charyzmę punkt stawiać, ale to później najwyżej. Sobie może wstań, weź skorzystaj, weź sobie kompo z bąbelkami. Kurczę, będą chorzy na urodziny Ani, to szkoda troszkę, no ale dobra. Oj, martwię się o Cassandrę, kurczę, no tak się rozchorowała, jeszcze ją wymarzłam przy tym teleskopie. Nieciekawie, no ale dobra. Co ty chcesz, kochana, co ty chcesz? Nie do mamusi, nie, 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 tylko proszę tutaj, zapraszam do zabawy. Okej. Okay. Ojejku, jak kaszle też. Odpręż się, nie się łóżka, tylko odpręż się. No, podprężajcie się troszkę. Znaczy też się odprężę. Aha, to już masz odprężyć się, okej. Okay. Kurczę, no nie wiem, czy może sok pomarańczowy, tak, ale to chyba w czwórce działa. Nie wiem. No, poleżcie sobie troszkę. Może odpoczniecie. No jejku, no dobra. Odprężę się jeszcze. Raz kolejny. Ojejku. Dobra, to chodź, ty sobie skorzystasz. Weźmiesz prysznic. I może zejdziesz coś, zjesz sobie na dół. Może tą zupę babuni weźmiecie, zjecie, to może wam się polepszy. Nie wiem, czy to będzie dobre. Co ona chce? Jest zmęczona, to chodź ją schowaj do końca. Żeby jej tutaj nie pozarażać. Chodź, a ty zejdziesz na dół i wyjmiesz tą zupę babuni. Ty już to nie będziesz, przejdziesz też na dół tutaj, wyrzucisz to. No i sobie zjecie coś. Dobra, kąp się tam, kąp. Okej, okay, to chyba jest to. Nie wiem, czy na pewno, ale... O nie, ostatnią miskę wzięła. Kurczę, no nic, to posprzątasz to. I ugotujesz chyba jeszcze. Okej, okay, ty sprzątasz, dobrze. To weź sobie coś innego może. No, weź resztki. Może hamburgery. Okej. Okay. Później sobie zachowasz resztki. Jak tam? Ta zupa babuni pomogła troszkę, czy nie?
Ta zupa jest fantastyczna. Czuję, jak powraca do mnie zdrowie. Super. Także posprzątaj. I może chodź, ugotuj jeszcze tą zupę. Ejku, przepraszam. O matko, coś mi tu... Jakieś SMS-ki przychodzą. Czekajcie, przygotujemy. Dla grupy... Boże, co to było? Czekajcie, stop. Stąpasz krętą ścieżką ku doskonałości. Twoje pragnienia zostały wysłuchane i otrzymujesz tę pradawną moc. Wybierz mądrze swoje życzenia. Co? Boże, poczekajcie, bym się jakiś tab włączył. O co chodzi? Coś tu mi... What? Co to jest? Ku doskonałości twoje pragnienia... To jest lampa Gina? Ty kim jesteś? No matko, słuchajcie. Wow, się wystraszam. No i co z tą lampą Gina? Ojejku, potrzyj lampę. Nie no, boję się, słuchajcie. Jezu. Taki dymek czerwony. Już się wystraszam, że coś jest dzieckiem. Ale nie, wszystko w porządku. Śpi sobie. Z kotem też wszystko w porządku. Kot jest tu. Matko. Naprawdę, wystraszam się, że to coś z Kassandrą, ale... Ale nie. Dobra, przygotuj posiłki dla grupy. Kurczę. Zupa na pocieszenie babuni. O. O kurczę. Kurczę, no i co z tą lampą? Co ja mam z nią zrobić? O Jezu, boję się. Ona coś jest warta? Stara zakurzona lampa. Nie można usunąć już żadnego obiektu. Aha. Okej. Okay. Ostro. Nie no, powiem wam, boję się. Boję się co zrobić. Potrzyj lampę, sprzedaj lampę. Nie wiem, czy ją potrzeć, czy sprzedawać, czy co. Chodź, poglądaj telewizję. Słuchajcie, może ja szybko dokupię tą kanapę, a remont zrobię za chwilę. Miałam zrobić przerwę, a chyba nie zrobiłam jej. Okej. Okay. Ale to później zrobię, później najwyżej. Bo słuchajcie, normalnie się wystraszyłam. Masakra. Boże, znowu mu się chce siku. Jest przeziębiony, skorzystaj. Posprzątaj. No nie wiem, może zadzwoń po majstra, żeby naprawił ten komputer, bo boję się, że porazi ich prąd. Oglądaj sobie. Okej, tylko nie rozkładaj tego. O, idzie do pracy. Nie, kurczę, ja bym chciała, żeby ona miała wolne dzisiaj. No, nie idź do pracy. Przebierz się w codzienne i chodź, może się troszkę... A może po prostu się odpręż, jak tam Dzidzia, to może wyjmij Dzidzi i wypuść i po prostu się odpręż. Jak tam sprzątasz, to może chodź, zjesz sobie, podaj, no dobra, podaj. Jak życie skreślę, jak majster, okej. Okej. Weź sobie zubę, może troszkę, tak, chcę. Okej, zaraz będę, super. O kurczę, no, powiem wam, z tą lampą naprawdę nie wiem co zrobić. Musicie mi koniecznie napisać w komentarzu, o co chodzi z tą lampą. Czy mam się bać, czy nie? Czy sprzedać, czy potrzeć? No nie wiem, kurczę. No nie, nie, już nie rozkładaj bardziej. Tylko, Boże, gdzie to niesiesz? O Jezu, tak daleko, no dobra. To zachowaj to. Odłóż resztki, a to sobie zjesz. I później obejrzysz telewizję. Nie, nie, do pracy nie idziesz. Odpoczywaj sobie. Nie, ty chodź, może sobie użyj tutaj toaletki. Co ty chciałaś od mamy? No nieważne. Później może ktoś cię wykąpie. Ale na razie niech sobie mama odpoczywa. Ja nie wiem, czy ona już wróciła do zdrowia, czy... Było, że czuję, jak wraca do mnie zdrowie, ale czy już powróciła do zdrowia? Nie wiem. Dokładnie. Okej, okay, zjadaj. No to jednak zupa na pocieszenie babuni jest dobra. Nie ma co. On niech nam naprawi komputer i poszukamy jeszcze pracy może. Świniaku, no gdzie tak? Ej. Fantastycznie. Aha, dobra. Chodź tu. Zgań zanieczyszczenie sprzętów. No kurczę, kocie, to już druga kanapa. Co to jest? Posprzątaj to później. Wszystko działa jak należy. No właśnie, masz na maksa rozwinięte. No to co to ma być? Chodź, poszukaj pracy. O. A później sobie oglądaj telewizję, która gra już cały dzień. Okej, okay, jak tam, Kassandra? Lepiej się czujesz? Może po prostu połóż się troszkę do spania. Co ona chce od nas znowu? Maluszek nasz. Niech sobie tutaj się bawi. Zaraz jej dziennikarstwo, nie? Słuchajcie, no.
Czy znajdziemy tą pracę? Edukacja, o matko, gratulacje, w końcu! W końcu! Opiekun na placu zabaw. Okej, no od czegoś trzeba zacząć. Och, słuchajcie, no, no, sukces, sukces, eureka, no po prostu udało nam się znaleźć. Masakra. Znaleźć pracę marzeń. Super, dobra, śpi sobie troszkę i zaraz będziemy postarzać naszą dziewczynkę. Super słodką, może kupimy jej... Kupimy jej torcik, a wiecie co, jeden remoncik pokoiku zrobię po prostu do następnego odcinka, bo już nie będę was tu zanudzać tym remontem. Bez sensu. Okej, okay, no dobra, to chodź wstań. Gdzie jesteś? Chodź, przebierz się w codzienne. Może urządzimy przyjęcie? Urządź przyjęcie, urodziny. No dobra, urządzimy urodziny, o tak. Okej, okay, czekajcie, ja tylko zerknę na dół. Czy tutaj są jakieś... tak, na pewno balony, jakieś różowiutkie. Weźmiemy. O, proszę bardzo. Jeszcze jedne może jakieś... O, może tu? I jeszcze może jedne gdzieś... tutaj? No, niech będzie. Okej, okay, baloniki. I jeszcze tylko radyjko chciałam. Tutaj, o proszę, tak szybciutko i tak już widzicie, się napatrzycie tutaj na... Okej, okay, i jest radio. Także super. Może wyłącz, ty jesteś troszkę zmęczony, ale to nic, ale to nic. Dobra, urządzaj to przyjęcie. I lecimy z tym. Nie planowałam przyjęcia, ale okej. Okay. Chmurka, możemy zaprosić psa? Nie wiedziałam, ojej. Maryś, okej, okay, bo to twoja przy... może jego nie. Szczepana, Lilianę zaprosimy. Kogo tu jeszcze? No i wszystko chyba. Babcie i rodzinę najbliższą. No to są urodziny maluszka, także... są... zaproszenie przynieś... Okej, okay, nie przyszli wszyscy? O jajku, no nic, szkoda. Chodźcie, chodźcie na dół tutaj. Może przynieś po prostu, przynieś Symania. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Nie. Śpi. Na razie nie, chodź. Wiem, że jesteś zmęczona, ale na razie włącz tutaj. Przynosisz Simania? O, idzie Liliana. Chyba Szczepan nie przyszedł. Dlaczego? Szkoda. Okej. Okay. Co się dzieje? Co się dzieje? Gdzie jest mała Ania? Tutaj. To weź... weź Sima. Zostaw już te łóżka, to wszystko. Ty też wszystko zostaw. Przywitaj się może z Lilianą. No nie wiem, zabawiaj dowcip. Później tutaj o sobie z Marysią. Sprośny żart. Z chlebiej podziwiaj. Zabawiaj dowcip. Później jeszcze sobie porozmawiaj. Wziąłeś Sima i chodź. O, jest impreza. Okej. No dobra, to może ty pogadaj sobie. Z tak naprawdę zaraz żoną twojego podziwiaj, później porozmawiaj z nią. Dziewczyny też tam sobie rozmawiają, później włącz radio, może sobie pobawicie się przy radiu troszkę, jak tam mała. Idę z Simem Dariusz, okej. Okay. Chodź może przytulisz kotka, przytul się. To jest bardzo słodkie. Ciekawe do kogo będzie podobna, chyba do ojca. Córeczki zawsze są podobne do ojców. Okej, okay, może być, także spoko. Włącz radio i później sobie przyniesiemy tutaj Sima. Dobra, dawajcie, dawajcie, szybciutko tam pogawędki, pogawędki. Chodź, już tam nie rozmawiać, tylko włącz i chodźcie tutaj wszyscy. Chodźcie, to będzie imprezka. Urodzinki pierwsze. Szkoda, że nie ma Szczepana, no nic, może jest w pracy. Nie wiem, czy on tam już ma pracę, czy jeszcze nie. Później zobaczy się, co tam u nich słychać. Ale Liliana myślę, że się zmieniła na całkiem lepiej wygląda i troszkę myślę ma bardziej ogarnięte w głowie. Czy będzie filmik, słuchajcie? Chyba powinien być, bo to urodziny. Ma
matko, no przepiękna. Ania to już dziecko, jakie małe dziecko, zbawa poziom świetny przedszkolak, to świetnie, nie są dobre i drodze do osiągnięcia ideału. No ekstra! Słuchajcie! Och! Super, cieszę się, że tak się udało. Gdzie jest Marysia? Chciałabym zobaczyć, gdzie jest Marysia. Gdzie jest Maryśka? Gdzie ona jest? Nie widzę jej. Czy ona gra z nami tutaj? Nie. No nie wiem, gdzie ona jest. Aha, siedzi sobie tutaj. Chodź może. Tańcz. No, a nie możesz zaprosić ich? A gdzie ty biegniesz? Czemu ty tak biegasz w ogóle? Śpi. Nie, nie śpi. Nie śpi, nie śpi. Dzieciaku, chodź. Chodź może pogadaj sobie z Lilianą. Boże, nie mogę się wysłowić dzisiaj. Zapowiedź dowcip. Baw się. To może coś pikło? No nie wiem. Wszyscy są głodni, nie wiem dlaczego tak wyciągają jedzenie. Chodź, obejmij przyjaźnie. Zabawiaj dowcip. Może otańcz razem. O, no. Jak? Utknęłaś między krzesłami? Mam nadzieję, że nie. Co, rzucę ci sobie piłką? Wypowiedzieć życzenie, zobaczcie, ona ma pragnienie co do tej lampy, wow. Zaprzyjaźnić się, okej. Okay. No dobra, to rozmawiaj pogawędka. Kurczę, no nie wiedziałam, że to tak jest, ale ma ekstra piżamę, no cudowną po prostu. Ciekawe, jaki ma strój taki na co dzień. Wydaje mi się, że jakiś dziwny. Nie widziałam tak więcej, znaczy nigdy. Super, jest dobra zabawa, jeszcze 2 godziny. Także myślę, że jeszcze chwila. Co robisz? Nie, nie jest tego, wiesz, nie jest, tylko może posprzątaj już. To też posprzątaj, to też. Wszystko już posprzątaj, pogarniaj. Aha, ona sobie tutaj siedzi. No dobra, to sobie porozmawiajcie tutaj może na zewnątrz. Może... ojejku, nie, nie pocałuj. Wspólne zainteresowania, coś tego, nie wiem, zobaczymy. Dobra, gościu, bo jest impreza, ty sobie śpisz po prostu. Chodź. Chodź, chodź. Dobra zabawa, także spoko. Szkoda, że nie da się wcześniej zakończyć tego. Okej. Okay. Piżamie, no nie wierzę. Co za gość. Ty co robisz? Aha, będziesz sobie gadać z nią. Nie, nie, idź spać, jejku, jak ty biegasz, dzieciaku, nie mogę za tobą nadążyć. Weź sobie, skorzystaj, weź prysznic. Chodź, ty pogadasz sobie z Lilianką. Dowcip. Rozmawiaj pogawędka. Pogadajcie sobie, żeby, wiecie, fajnie spędzić czas. Zaraz już koniec imprezki, także myślę, że jeszcze troszkę później zabawiaj. Dowcip. Ty też możesz tutaj jeszcze troszkę pozabawiać ją. Zabawiaj. Dowcip. Schlebiaj. Może pomasuj, no nie wiem. Czy to nie jest romantyczne? No i plotkuj może. Dobra, dziewczyna jest śpiąca, także słuchajcie, niech się kładzie tutaj do brata na razie, do pokoju. Później zrobię remont. Kurczę, wy jesteście troszkę zmęczeni już, także chyba będę ich po prostu wcześniej kładła. Okej, okay, fajnie, że zostało. Że zostało i tyle. Okej. Okay. 7 dni, no dobra. Także zaraz jak się kończy impreza. O właśnie, nie wierzę, co ona ma na sobie. Serio, to jest twój strój codzienny, dzieciaku, proszę cię. Zaprojektuj ubranie codzienne. No nie, nie wierzę, co za dzidzia. A później śpi w piżamie. 8, 7, o, no dobra. Weź sobie coś, nie wiem. Kurczę, no dobra, niech będzie to troszkę grube, ale troszkę lepsze chyba niż ten strój. Okej, okay, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Nie. Nie śpi, chodź. Nie wiem, skorzystaj. Skorzystaj i później przyjdziecie sobie tutaj odprężyć się i wiecie co. Jaki mam plan. Balanga! Super! Świetna robota. Ekstra. Cieszę się, że udało się. Przyjęcie. To bardzo dobrze. Okej, okay, dobra, już nie rozmawiaj. Już jak ona idzie, to niech sobie idzie. Kurczę, no i patrzcie, ja kupiłam tutaj te kwiatki, a reszta się zepsuła. No nic. On już w piżamie. Słuchajcie. Ty idziesz na górę? Chyba już powoli idziesz. Także słuchajcie, fajnie, cieszę się, że udało się fajnie poprowadzić imprezę. Później posprzątamy, ale na razie, wiecie, są to ważniejsze rzeczy, że tak powiem. Zapraszam, zapraszam. Okej. Okay.
I teraz uwaga, uwaga. Takie miała pragnienie. Proszę bardzo, postara się o dziecko. Ciekawe, czy się uda, bo ostatnio widzieliście, były problemy lekkie. Zobaczymy, czy tym razem. Uwaga, uwaga. Trzymam kciuki za was. Fajnie by było jeszcze, jakby tutaj dzieciątko się pojawiło. No i co? Cisza. No cisza, to spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy, nie rezygnujmy. Myślę, że może damy radę. Odpręż się. I odpręż się. Wiem, że chcę wam się spać, ale naprawdę chciałabym, żeby to jednak dzisiaj było. Dawajcie, dawajcie. No, fajerwerki były. Dalej nie. Okej. Słuchajcie, więc ja będę próbować. Moi drodzy. A wam po prostu dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał pomimo wszystko. Urodzinki. Widzimy, jak wygląda Ania. Myślę, że jest super śliczna, naprawdę. Bardzo ładna w tym koczku, naprawdę przypomina i matkę, i ojca. Nawet chyba bardziej mi Kasandrę przypomina. Chociaż może ponosi bardziej Darka, no nie wiem, ale jest podobna do rodziców, bardzo mnie to cieszy. Także tak, no mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Dziękuję za oglądanie. No i co? I zapraszam was do kolejnych. Pa, pa!